Dzień dobry, witam się z wami w nowym vlogu. Wiem, że się cieszycie, zostawcie łapkę w górę. Zaczynamy nowego vloga, dzisiaj jest niedziela, ja już sobie zrobiłam drugą kawkę. Właśnie udało mi się nagrać dla was film Home Decor Haul. I zabieram się właśnie za organizację tych rzeczy, ale najpierw muszę ogarnąć komodę, którą wczoraj kupiłam w IKEA. I co? Tak, właśnie muszę jeszcze przybić gwoździki z tyłu, ponieważ wczoraj tego nie zrobiłam, bo już nie chciałam hałasować, bo skręcałam tą komodę o 11 wieczorem, więc nie chciałam tutaj hałasować sąsiadom, więc przybiję te gwoździki. Pozamieniam meble tak jak chciałam, tak jak chcę, mam w planie, zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Pranie, gdzieś tam się kończy prać, więc dzisiaj taki organizacyjny domowy dzień. Za oknem szaro, buro i ponuro, więc nigdzie dzisiaj się nie wybieram. Wzięłam już sobie prysznic, ogarnęłam się, użyłam dzisiaj Olaplexu, produktu z Olaplex, może wam później pokażę. I powiem wam, że jestem zadowolona, zrobiłam sobie też maseczkę, naprawdę dzisiaj przyłożyłam się do pielęgnacji włosów. Pachną fajnie, pachną bardzo fajnie, także już się ogarnęłam, zrobiłam sobie makijaż, taki wiecie, zwykły, codzienny. No i nagrałam ten film. Rano powiem wam, że dzisiaj trochę pospałam, w sensie no do 8, no to nie wiem, czy to jest dla kogoś długo, czy nie. Ja z reguły wstaję wcześniej, ale dzisiaj jakoś tak pospałam, podrzymałam dosyć dłużej, dlatego że właśnie późno wczoraj poszłam spać. Wypiłam sobie rano kawkę w łóżku, potem zjadłam śniadanie, no i właśnie wzięłam prysznic, ogarnęłam się, umyłam włosy, zrobiłam makijaż, nagrałam film. No i teraz jest już godzina 13:20, także ja zabieram się właśnie za tą organizację, ponieważ chciałabym zrobić to dzisiaj i mieć jeszcze wieczór dla siebie, żeby trochę się zrelaksować. Jutro natomiast, wydaje mi się, że jutro zacznę nagrywać takiego tygodniowego vloga, bo za tydzień lecimy do Polski, więc to będzie taki vlog właśnie przed wyjazdem, spakowania i tak dalej, więc to, ale jutro jest jeszcze, idziemy na taki staff party, w sensie my sami sobie organizujemy w moim teamie. Nie czekamy na jakąś tam odgórną decyzję, czy Christmas party, która jest organizowana u nas w pracy na święta. A właśnie idziemy sobie jutro na kręgle z moim teamem, byliśmy też przed świętami. Jutro również idziemy na kręgle i później coś zjeść. Także naprawdę mamy super zespół, za co jestem mega wdzięczna. No i fajnie właśnie, że potrafimy się zorganizować i tak wyjść gdzieś poza pracą. Więc to, a we wtorek myślę, że jest kolejna wtorkowa kawa z moją koleżanką, więc zobaczymy. O, królowa ma COVID, proszę bardzo. Coś chciałam powiedzieć. Aha, no właśnie, wczoraj dostałam zdjęcia, co te wichury porobiły u nas w pracy. U nas w pracy były trzy takie mega duże, wysokie drzewa i to drzewo się złamało. Rozwaliło ogrodzenie, zniszczyło rośliny, w sensie, wiecie, na arei z roślinami. W ogóle ja chyba nigdy nie mówiłam, gdzie ja pracuję i tak dalej. Jak chcecie, to wam nagram taki film, gdzie pracuję i czym się zajmuję. Dajcie znać, czy chcecie taki film o mojej pracy. Ale tak, właśnie mamy taką areę z doniczkami, z krzewami i to drzewo poleciało, zniszczyło tam ogrodzenie, no i te kwiaty na pewno również. Więc no, mnie ciekawie, będzie pewnie jutro busy, będzie co robić, będzie to sprzątać. No, wczoraj również widziałam mnóstwo powalonych drzew i płotów, śmietników, no, działo się, ale o tym chyba było w poprzednim vlogu. W każdym razie, tak, dajcie znać właśnie, czy chcecie, żebym nagrała taki film i opowiedziała wam o mojej pracy, gdzie pracuję, czym się zajmuję. Uważam, że mam taką ciekawą pracę i nietypową. Dajcie znać, jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, to nagram dla was taki film. Jeden już się pojawił o moich poprzednich pracach, chyba na 500 subskrypcji, to jest film, pracowałam w KFC i Costa, także możecie się cofnąć, jeżeli jesteście ciekawi, jak tam wygląda praca, a jeżeli jesteście ciekawi mojej obecnej pracy, to
nagram wam taki film, dajcie znać. W sensie ja kiedyś się powiedziałam, że jak będzie 1000 subskrypcji, to nagram dla was taki film. No i jest, proszę bardzo, więc jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, a taki film się pojawi. Dobrze, kochani, koniec gadania, dopijam kawkę i w międzyczasie włączę sobie jakąś muzykę i zabieram się właśnie za organizację, przeorganizowanie sypialni. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. No i będę musieć jeszcze ugotować jakiś obiados. Mam HelloFresh, więc chyba coś stamtąd dzisiaj wjedzie na obiad i później może na kolację również. Podoba mi się to tło, podoba mi się ta lampka, lawenda. Jakoś tak fajnie. Ja dzisiaj śmigam w bardzo wygodnych ciuchach. Mam na sobie bajkery i bluzę. I tak już zostanie. Tak, dobra. Ja zmykam. Halo, wam pokazywałam, że kupiłam taki super obrazek z nie z H&M-u, tylko z Primarka. Tutaj mam taki mały w ramce, który sama zrobiłam. Mamy tutaj dom, jest tam, gdzie jesteśmy razem i serduszko. I nie pozbywam się tego, bo mi się bardzo podoba. Ale na tą ścianę powieszę ten. Wow, robi robotę, co nie? Patrzcie, jest czad. To to, a ten postawię tutaj na szafce. Bardzo mi się podoba również ten obrazek, ale no ten jest większy. No i fajnie tutaj wygląda, co nie? Powiem wam, że już wam mówiłam, że właśnie dział domowy w Primarku ostatnio mega się powiększył i naprawdę są ekstra rzeczy. No ja właśnie zerwałam taki obrazek. Mam nadzieję, że jest prosto. A ten postawiłam tutaj na półeczce. Jeszcze mam tutaj eukaliptus, też fajnie wygląda. No dobra, powiem wam, o co mi chodzi. Teraz tak, tutaj na tej ścianie stoi regał, taki czarny regał, między szafą a łóżkiem. To jeszcze są rzeczy, które kupiłam wczoraj z IKEA i nagrywałam tyle co haul. Natomiast tutaj jest tak, tam stoi moja toaletka. No i tak jak mówiłam na początku, chciałam kupić taką szafkę, dwie szufladki, taki stolik nocny po prostu i wsunąć tam, ale jednak zmieniłam zdanie. Zaraz wam powiem. Tak, tutaj stoi toaletka, tutaj stoi taka szafa słupek i tutaj stoi ta komoda. Nie do końca mi się to podoba, że ta szafa stoi na środku, ale jakoś stwierdziłam, że tak jest lepiej niż jakby komoda miała stać w środku. Ta szafa otwiera się z tej strony, z prawej strony, więc nie mogłabym jej postawić tam, bo byłoby mi niewygodnie. Więc na razie na ten moment to wygląda tak, ale chcę zrobić tak, że tutaj w miejsce tej komody stanie ten czarny regał, a w miejsce tego czarnego regału stanie nowa komoda. Ona jest troszeczkę chyba nawet węższa niż ten regał, więc będzie idealnie. Przesunęłam już łóżko dosłownie 5 cm do tyłu, tam w stronę ściany, jest ok. Także właśnie zabieram się za to. Później właśnie będę sobie organizować jeszcze regał na tamtej ścianie. A jeżeli chodzi o tą brązową komodę, to ona wróci do salonu. Ona tam była pierwotnie i spoko mi się tam sprawdzała, ale właśnie potrzebowałam jakiś szuflad w sypialni, więc na razie była tutaj. Ale teraz jak tamtą nową komodę przysunę, przyniosę tu, ten regał będzie tam, to ta brązowa komoda może wrócić do salonu. W salonie mamy ten regał, który jest poziomo, ale jak była choinka, to stał on pionowo i wcześniej w sypialni też stał pionowo. To jest taki, wiecie, IKEA Malm, nie wiem jak się nazywa, który fajnie wygląda zarówno poziomo, jak i pionowo, więc teraz również będzie stać pionowo, no a obok będzie stać ta komoda. Także ja zabieram się do działania. Tak, także ten vlog taki właśnie Sunday vlog, ale trochę właśnie zmian domowych, organizacyjnych, meblarskich. Także tak, taka mini metamorfoza. Dobra, ja już nie przedłużam. Włączę wam może nagrywanie poklatkowe, żebyście mogli zobaczyć w przyspieszonym tempie, jak mi to pójdzie. No i właśnie zabieram się do działania. Okej. Na ten moment wygląda to tak.
Tutaj postawiłam tą komodę. Zobaczcie, ona naprawdę ma piękny kolor i szkoda by było mi w sumie jej przemalowywać, więc zmieniłam zdanie. Na razie postawiłam ją tutaj i ona, myślałam, że jednak jest mniejsza, w sensie krótsza tutaj, ale nawet po otworzeniu szafy jest tam spoko miejsca, mój mąż, mam nadzieję, nie będzie marudził, że jest tam blisko, bo w sumie ten regał też tak był, ale regał był wyższy. Tak, więc komoda stoi tutaj, tu jest okropny bałagan, a tutaj to wygląda tak, uważam, że lepiej niż z tamtą komodą. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, jeżeli się nie sprawdzi, to będę dalej kombinować. A tam powiesiłam nasze zdjęcia ślubne, w sumie nie bardzo mogłam powiesić tam, ale wbiłam gwoździka, a najwyżej jak będziemy się wyprowadzać, to się zatuszuje. Więc tutaj nad łóżkiem wiszą nasze ślubne zdjęcia. Tu właśnie jest to, jeszcze muszę ogarnąć tego ziomka, to jest osuszacz powietrza. Natomiast jeżeli chodzi o salon, to wygląda to tak, uważam, że spoko. Ten stół też się komponuje do tej komody, więc lepiej to wygląda. Także tak, ja zabieram się teraz za sprzątanie, ogarnianie, bo zrobił się mały bałagan i odezwę się do Was później. Mieszam właśnie pranie i wrzuciłam do pralki moje Adidasy Falcon, bo w sumie nie wiem, dlaczego się tak było brudne, miały taką różową plamę, nie mam pojęcia od czego. Już przyciszę. No i właśnie wrzuciłam je do pralki i wyglądają jak nowe. Co prawda teraz widać, że to jest trochę ciemniejsze, bo to normalnie jest białe, ale wyprały się pięknie. Nic się z nimi nie stało. Jestem ciekawa, czy właśnie wybierzecie buty w pralce? Ja w sumie tak. Chyba, że są jakieś takie, że mogą się rozwalić, ale jak takie sneakersy, buty sportowe, trampki, to wrzucam do pralki. Zobaczcie, jak nowe, nic się z nimi nie stało. Śmiesznie wyglądają, wyglądają jak całkiem inne, bo one są białe. Jedynie raz wrzuciłam kozaki do pralki i to nie był dobry pomysł. W sensie fajnie się wyprały, nic się nie rozkleiło, ale one miały takie pogrubienia przy palcach i chyba tutaj przy piętach. Nie, nie przy palcach, przy piętach właśnie. Miały taki dodatkowy materiał i teraz już nie pamiętam, czy podczas prania, czy potem jak je powiesiłam i one się suszyły, to się wygięło i teraz bardzo ciężko mi jest je wyprostować, więc nie wiem, czy jeszcze coś z tamtych butów będzie, więc to był błąd, ale tak to nigdy nic mi się z butami nie stało. Zawsze rzucam je do pralki. Raz, dwa, są wyprane. Dobra, ja zabieram się za obiad, bo pojadam tej żelki. Ogarnęłam w domu. Ogarnęłam te meble. Tamta nowa komoda jest jeszcze pusta. Muszę za chwilę ją zorganizować. Albo później na spokojnie. Zabieram się za jakiś obiad. I właśnie nie wiem, na co mam ochotę. Czy jakiś Hello Fresh, czy coś sama wymyślę. Ale mam ochotę tak, wiecie, usiąść na chwilę i wychillować. Jutro dla mnie, dla Was już było. Jutro zaczyna się dla mnie maraton vlogowy. Dwa filmy już zmontowałam i przesłałam na YouTube, także później koniecznie muszę się tym jeszcze zająć, żeby właśnie ogarnąć filmy, żeby potem nie być pod taką presją w tygodniu. Mam nagrane wszystkie, ale właśnie muszę jeszcze je zmontować, przesłać i tak dalej. Więc taki plan na wieczór, ale na razie, jak mówię, zabieram się za jakieś jedzonko, bo w sumie od śniadania nic nie jadą. Aha, nie, przed chwilą wyciągnęłam pączka. Także tak, ale to nie liczy się. Dobra, nie mam co gadać, lecę do kuchni. Okej, okay, zobaczmy, co my tutaj mamy z Hello Fresh. Nie wiem, o czym mówiłam. Burgery. Nie wiem. Sweet chili, halloumi albo makaron. Zrobię makaron, żeby mieć na dwa dni do pracy. A teraz chyba zrobię sobie burgery. Albo teraz coś przekąsza, burgery zrobię trochę później. Myślę, że tak, że to jest dobry pomysł. Zrobię sobie właśnie makaron, będę mieć na dwa razy do pracy. Później zrobię burgery z pieczarkami. Jestem ciekawa, jak one będą smakować. Muszę jeszcze to pochować. A teraz chyba zrobię sobie jakąś kanapkę albo może jakąś owsiankę w sumie. To jest świetny pomysł.
okidoki. Wczoraj kupiłam borówki maliny, więc zjem sobie chyba owsiankę. Tak, a później zrobię burgery. To jest świetny pomysł. Owsiankę, ja mówię owsiankę, ale ostatnio zamiast płatków owsianych cały czas jem płatki gryczane. I są super. Na mleku owsianym. Także tak, robię owsiankę i siadam do komputera, bo chciałabym trochę też przysiąść nad moim kursem projektowania wnętrz. Także tak, robię jedzonko i właśnie zabieram się za to. Okej, owsianka jest, trzy łyżki płatków gryczanych, cynamon, trochę mleka owsianego, jeden banan. Do tego dam sobie może masło orzechowe, czy ja mam jakieś? Mam takie z Meridian, ono jest z... O, smooth, a myślałam, że z kawałkami orzeszków. No dobra, dodajemy troszkę masła orzechowego. Borówki i malinki. Dawno bardzo nie jadłam takiej owsianki. Oj, może jeszcze trochę wiórków kokosowych? Powiem wam, że nie jestem wielką fanką kokosu, ale jakoś ostatnio mi posmakował. No, proszę bardzo. To jest mój niedzielny obiad. Owsianka z masą orzechowym i owocami, ale wygląda super, co nie? Dobra, miałam swoje jedzonko. Mam soczek. Zastanawiam się, co poszło nie tak. Dzisiaj jest niedziela, a ja na obiad jem owsiankę. No ale... Mniejsza z tym. W ogóle zrobiło się już tak mega ciemno i pochmurno. Jest godzina dopiero 15:50, ale w ogóle się cały dzień jest pochmurny. Także ja zebram się za jedzonko i trochę sobie poczyluję. Pogram sobie może w Simsy, ale najpierw... może w sumie teraz, zaraz zjem. Odpowiem wam na kilka pytań, właściwie nie na pytania, ale na wasze stwierdzenia. Wczoraj zostawiłam wam na Insta pole do zadawania właśnie stwierdzeń, do zostawiania swoich stwierdzeń na mój temat. W sensie prawda czy fałsz, także ostatnio robiłam na Insta i było mnóstwo pytań. Teraz jest trochę mniej, także odpowiem tutaj. A żeby wam właśnie trochę urozmaicić ten film. Mam wrażenie, że tutaj coś jest krzywo. Że tutaj jest coś krzywo. Okej, niech będzie. Dobra. Już nie chodzisz na siłownię. Fałsz. Chodzę na siłownię. Teraz nie byłam kilka dni, dlatego że miałam okres, więc wiecie, słabo się czułam. Jutro akurat też nie pójdę, bo właśnie wychodzimy z pracy na kręgle. We wtorek nie wiem. I później jeszcze chciałabym iść przed urlopem. Mam nadzieję, że również w Polsce na urlopie uda mi się skoczyć na siłownię. Także tak, jak najbardziej chodzę na siłownię. Nie chodzę codziennie. I też nie zawsze wam pokazuję jakieś zdjęcia czy we vlogu. Ale tak, chodzę na siłownię. Bardzo to lubię. Mam wrażenie, że czerpię korzyści nie tylko fizyczne, ale takie mentalne, wiecie, że to jest takie, wyłączamy wtedy głowę, ja włączam wtedy muzykę i w ogóle tak się, wiecie, resetuje. Także polecam właśnie wybiegać ten stres, wyćwiczyć ten stres, wiecie, wysiłek fizyczny to też endorfiny, także super, polecam, jeżeli się zastanawiacie. Ale tak, ja chodzę na siłownię, tylko nie zawsze wam pokazuję. Przeprowadzacie się. Fałsz. Nie mamy w planach na razie żadnej przeprowadzki. Ja może bym mu tam chciała w sumie, bo to mieszkanie nie jest rewelacyjne, ale na razie nie mamy absolutnie takich planów, także nie przeprowadzamy się na razie. Nadal lubisz grać w Simsy. Prawda, lubię. Jakoś... może to jest dziecinne, ale lubię. Kurczę. Jest to w sumie jedyna gra, w którą gram.
Ja strasznie lubię, wiecie, tam urządzać domy. Sama rozgrywka może nie jest tak bardzo dla mnie wciągająca jak właśnie budowanie domów. Chociaż ostatnio to mi się zmieniło i wiecie, i stawiam też na samą rozgrywkę, nie tylko na budowanie nowych domów. Tak bardzo lubię Sims, jestem wielką fanką. Teraz w ogóle wychodzi jakiś pakiet ślubny, także nie mogę się doczekać. Chcielibyście jakieś zwierzątko domowe? Prawda i fałsz, bo tak, chcielibyśmy pieska na pewno, ale jeszcze nie teraz. Wiadomo, że nie chciałabym, żeby piesek się męczył. Nas cały dzień nie ma w domu. Teraz mojego męża nawet częściej niż cały dzień. Wiecie, ja też chodzę do pracy, więc nie chciałabym, żeby pies był sam w domu. Może co innego, gdybyśmy mieli na przykład jakiś dom z ogrodem, z ogródkiem, żeby był zamknięty, żeby piesek mógł sobie wyjść. Ale nie, nie widzę na razie tego, żeby brać pieska i trzymać go cały dzień w pustym mieszkaniu. Uważam, że takie zwierzę się męczy i nie. Po prostu chcemy podejść do tematu odpowiedzialnie i kiedyś na pewno byśmy chcieli mieć psa, ale jeszcze nie. Teraz telefon mi się zablokował. Ktoś napisał fałsz. No to fałsz. Miałaś kiedyś blond włosy? Nie, fałsz. Nie, nie miałam nigdy blond włosów. W sumie, jak się przyjrzycie, to tutaj mam dość spory już odrost. Za tydzień, finger crossed, idę do fryzjera. Także nie będę mieć już odrostu, ale nie. Ja mam taki, no podobny w sumie kolor do tych, co teraz mam. Tak, mam ciemne włosy, nie wyobrażam siebie sobie w blondzie, nie widzę tego i nie mam zamiaru, nigdy nie miałam zamiaru właśnie zmieniać koloru na blond. Miałam tam jakieś rozjaśnienia, jakieś takie refleksy, ale nie, w życiu nie widzę siebie w blondzie. I ostatnie, byłaś w Irlandii? Tak, prawda, byłam w Irlandii, w sumie to było bardzo dawno temu. Byłam jako dziecko, nie wiem czy... Nie wiem, chodziłam do jakichś początkowych klas podstawówki, kiedy byłam w Dublinie. Mój tata wtedy tam pracował i właśnie byłam może tydzień czy dwa, już nie pamiętam, na wakacjach. W ogóle Dublin jest bardzo ładny i na pewno chciałabym jeszcze kiedyś się wybrać do Dublina. Tak, dobrze, kończymy tą sesję i ja zabieram się za owsiankę, bo jestem głodna. No i właśnie może sobie pogram w Simsy. Tak, taki plan. Wybaczcie za to żółte światło, ale po prostu jest mega ciemno, także tylko takie światło nas dzisiaj ratuje. Okej, trochę tutaj ogarnęłam. Tutaj stoi ta komoda, obok przywlekłam z sypialni również ten lampion na duże świeczki. Na komodzie na razie stoją kwiatki Dracena oraz Monstera, nasze zdjęcie i tu jakieś świeczki i dyfuzor. Nie jest to stałe miejsce zegarka oczywiście. Ta szafka, ten regał stoi w tą stronę. Tu są cztery pudełka, oczywiście tak jak było. A na górze stoi tylko zaminokulkas. Natomiast jeżeli chodzi o sypialnię, to bardzo mi się teraz podoba. Sorki, tutaj stoi osuszacz, bo u nas jest bardzo wilgotno. Więc tak, tutaj stoi ta komoda. I tak jak Wam mówiłam, ona absolutnie nie przeszkadza w dostępie do szafy. Jest nawet łatwiej niż było z tym regałem. Postawiłam tutaj moją tackę ze świeczkami. Tutaj taką miskę, ostatnio Wam pokazywałam w holu Home Decor. Ona jest z Primarka i to z Palo Santo. Oraz stoi tutaj również zielony przyjaciel. Na łóżku bez zmian. Bardzo mi się podoba. Powiesiłam tutaj nasze zdjęcia na gwoździku. Ale to nic. Te w końcu mamy swoje miejsce, bo zawsze było oparte na tej poprzedniej komodzie. Teraz myślę, że spoko to wygląda. Tam trochę bałagan, coś tam są rzeczy drodze, ja muszę zaraz to schować. Więc tutaj się nic nie zmieniło, a tutaj postawiłam ten czarny regał. Bardzo mi się to podoba, jak to teraz wygląda. Nie przeszkadza mi absolutnie kolor tej komody jednak, więc nie będę jej malować. A na regale... trochę się zmieniło, albo może i nie. Stoi tutaj gipsówka, nasze zdjęcie. Zegarki mojego męża, tutaj są książki, dyfuzor,
Bardzo Wam go polecam. Baby Powder od Twinkle Candle. Bardzo fajnie pachnie i mega intensywnie. Nasze zdjęcie, świecznik. To jest taki świecznik, który dostałam bardzo dawno temu od mojego chłopaka jeszcze. Gdzie tam było jeszcze do narzeczonego czy męża. Na dole stoją nasze perfumy, kominek, świeczka, chusteczki. I tu jakieś kartony, coś tam. Coś tu muszę ogarnąć. Właśnie będę sobie też przynosić ciuchy do tej komody, więc to wszystko z czasem. Może zasunę tę szafę. To wszystko z czasem, będę się tutaj teraz organizować. Tak, więc dzisiaj taka organizacyjno-sprzątaniowa niedziela, ale powiem Wam, że ta komoda mi się bardzo podoba. Te czarne uchwyty też fajnie tutaj wyglądają. I dobrze, że nie będę jej malować. Może mi się odmieni, bo kupiłam farbę oraz wałek w Wilko. Nie zmarnuję się, bo muszę wymalować nogi od stołu, bo one są takie brzydkie, zżółknięte. A komodę zobaczymy. Na razie mi się podoba tak, jak jest. Dobrze, kochani, to wszystko. Dziękuję Wam za wspólną niedzielę. Ja idę zrobić sobie jakąś herbatkę. Będę za chwilę zebrać się za jeszcze gotowanie, już Wam mówiłam, co dzisiaj u mnie na kolację. Będę też sobie przygotować jedzonko do pracy, pogram chwilę w Simsy. No i tak będę sobie po prostu odpoczywać, tak spędzę niedzielny wieczór, a jutro właśnie zacznę dla Was nagrywać kolejnego vloga, tym razem vloga tygodniowego. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie, pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i widzimy się już jutro. Buziaki, pa!